do domu Jensi dołączają nowi członkowie, czyli ale tylko na jeden dzień, ale Gen Z o tym nie wie i będę próbowała im mówić, że to są po prostu kozy, które zostaną z nami na zawsze. Dobra, to jest Stefan. Nie ma imienia. Ja mu dam fioletowy Stefan, a to jest Jingle. Boże, czuję się jakbym naprawdę z pseskiem jakimś była. One w ogóle jakby nie zachowują się inaczej, poza tym, że jedzą tylko ciągle. Potem będą kupę robić pewnie też ciągle. Albo mam na sobie... Jezus, co to było? Chodź, chodź, chodź. O, Jezus! Nie, ej, ej, ziomy, stop! Cześć, Nati! Zwierzaczki Gen Z. Nie wytrzymam. Boże. No cześć. No cześć. Jakie słodkie. O Boże. Piękni są, Boże. Możemy je wytrzymać na zawsze. Kochana, zostają z nami na zawsze. Nie. Nie, no tak, zostają z nami gdzie na zawsze. Będą? Na zewnątrz będą. Nie, kłamie. Nie, 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 no wkręcą mnie to tak. Proszę pani, że zostają koty na zawsze. Poinstruować jak. Nie. Ja pierdziela, serio. Nie wytrzymam. Nie żartuję. Przestań, tak się nie robi. Przedstawiam wam nowych członków Gen Z i nasze nowe zwierzątka. Kozy! Nie. Kozy! Cześć! Ej, oszalałam. Dzień dobry. Jak się wita fajnie. Dzień dobry. Ale super! A wiecie, co jest najlepsze, że one zostają z nami na zawsze. Co? Nie. Jak to na zawsze? Nie, na serio, zostają. Ej, ale te krzaki ogólnie nie będą istnieć za 2 minuty. Chodź, idziemy do domu. Słodkie to. Jak się wychowuje kozę? Oh yeah. Mama chce goats. Goats w domu. Mamy goatsów w domu. Kiedy robisz family friendly content i nie możesz pozwolić sobie na prawdziwych goats. Co? Nie gadaj! Na bank koza. Przedstawiam wam nowych członków Gen Z. Możemy? Kozy! Ale jajo! Ale jajo! Przepraszam. Ej, chwila, co? A można ją... Marzyliśmy o kozach w domu. Po co nam Cristiano Ronaldo? What the fuck, ależ to! Ja się czuję, jakbym się obudziła z jakiegoś snu i w domu są kozy na smyczy. This is dream. Serio? Ale one są nasze? Tak. Nie, żartuję. Nie, no serio! Ja nie wierzę w to, ja jeszcze nie wierzę w to. Muszę zobaczyć, żeby uwierzyć. Jak zobaczę ogrodzenie, to uwierzę. Tak, ja tak samo. Bo na razie mi ciężko uwierzyć. Nie wierzę, ja chcę zobaczyć ile reakcji Oliwiera w ogóle. Chodź, chodź, chodź. Mamy nowych członków Gen Z! Nie, stary, to są serio kozy, to ci się nie śni, czaisz to? Nie, śni mi się. I one tu ze mną zamieszkają z nami? Tak, na zawsze. Ale super! Przyjeżdżał robić ogrodzenie im tam na górze. Co jest? Nie, nie, nie. Ej, sika, sika! Serio sika! Ja posprzątam, sika, tak nie sprzątam. Ja posprzątam, ja posprzątam. Dobra, ja to muszę udokumentować, bo psycholog mi nie uwierzy, że... Ej, Stefan jest hitem! Stefan się czuje jak u siebie! Stefan się nie pierdzieli! Pasturowie! Ty, ale Jingle też chce chyba! Ej! Stefan, kurna! One tu zostaną? Tak! Serio? Który to boxdel? Czajesz goats! Fajny Stefan, Stefan jest fajny. Ja go lubię Stefan. Stefan to będzie mój ziomek. Ja będę z nim spał. Wywalę Dominika z mojego pokoju i będzie tam, ja będę spał z Stefanem. A co to jest za odcinek? Że kupujesz ja no kozy? Tak, no więc no. Ile już to było? Tak jak zwierzaczki kosztują, tak jak psy. Czyli trzy klocy za dwie kozy? Tak. Ile kosztuje jedna koza, tak szczerze? Szczerze? No. Jeden się urodził u nas, więc kosztował tyle, co na niego wydaliśmy w żarciu. Czyli? No, czyli nie liczyłam. Okej. Okay. Dziękuję za informację. Podejrzane, podejrzane troszeczkę. To nie miałoby sensu, gdyby ta koza tylko tutaj tak po prostu była, dlatego to ona zadecyduje o tym, co robi przez cały dzień. I mam oczywiście do wyboru kilka opcji. No i tam, gdzie podejdzie najpierw, takie rzeczy będę wykonywała. I tutaj mamy akurat opcję śniadanka, czy na słodko, czy na słono. Także droga kusko. Czekaj, zostaw. Dobra, którą zje najpierw? Na słono! No dobra, no i koza zadecydowała, że muszę zrobić sobie sama śniadanie na słono. I ja tak naprawdę od dłuższego czasu mam catering, przez co sama nie gotuję. Więc dzisiaj jest ten dzień, w którym, kochani, zrobię śniadanie i dla siebie, i dla operatora. Pomyślałam, że zrobię tosty z awokado, z boczkiem i na to będą jajka sadzone, a oprócz tego sałateczka. Także let's go. Ej, mam taką łopatkę nawet do naleśników. Moja babcia mi ją kiedyś dała. W ogóle kocham tą patelnię. Dostałam kiedyś od mamy mojego byłego chłopaka i kocham tą patelnię do jakichś omletów, naleśników i ta rączka też jest mega cool.
Ty, ej, no nie ma wody dzisiaj. Ej, fartem, przysięgam fartem, 10 minut temu skończyłam brać prysznic i jakby, what the hell, powinni dać informację, że nie będzie przez cały dzień wody. Wprowadziłam się tu w maju i jakimś dziwnym trafem, 2 tygodnie po mojej wprowadzce, sąsiad nade mną stwierdził, że on chce wyremontować mieszkanie. I to mieszkanie od maja, dzień w dzień słyszę, jak ktoś wierci, jak nie wierci, to dzieci mi płaczą, ale no najgorsze jest wiercenie i powiem wam, że pierwsze 2 tygodnie to był jakiś dramat, bo skuwali płytki i było takie dosłownie mnie to budziło i to oni mieli napisane, że oni od 8 będą pracować, a wiecie, od której pierwsze były jakieś wiertarki, słychać? 6:40 na przykład. Yeah. Ja mieszkam na takim bardzo artystycznym osiedlu w Krakowie. Sami tu artyści, nade mną Skrillex. Dobra, jaja, let's go! Napiszcie, widzowie, w komentarzu, czy jesteście team słodkie śniadania, czy słone. Ja osobiście wolę bardziej słodkie śniadanka. Tak prezentuje się śniadanie zrobione przeze mnie. Cieszę się, że też miałam okazję zrobić je komuś więcej niż tylko sobie. Także smacznego, mam nadzieję, że będzie smakowało. Dziękuję bardzo. Siad. Kozy tornado? Tak. Tornado! Tak! Ej, dobrze jest! Słyszyłeś? Da. Teraz mamy stylówkę. Cała na biało czy cała na czarno? I poczekaj, mordeczko. Ale jest podbierana. Nie spiesz się. No dobra, dobra, mordeczko. Na biało! O! Biało-czarno. Najpierw na biało. No dobra, koza zadecydowała, że muszę być cała na biało, także wchodzę ja ubrana cała na biało. Witam. Restauracja! No i elegancko. Dzięki, mordo, za dobry wybór. Przynajmniej po raz kolejny udowodnię, że nic w moim mieszkaniu nie gotuję, odkąd tam mieszkam. Ej, Stefan! Chodź! Chodź! Yeah! Ale klapnął troszkę. I tak jak koza zadecydowała, tak też jesteśmy w jednej z krakowskich restauracji. Dużo osób mi ją polecało, jestem tutaj pierwszy raz, więc jestem ciekawa, czy jedzonko będzie faktycznie takie dobre. Kochani, ja zamówiłam tutaj lemoniadę cytrynową, kocham latem dosłownie lemoniadę każdą i stwierdziłam, że tym razem spróbuję czegoś innego niż z klasycznego makaronu, na przykład carbonara czy coś, i postawiłam na gnioki z pesto bazyliowym chyba i nie wiem, czym tu jeszcze jest, ale myślę, że będzie dobre i widzę, że Kuba też już ma mega pyszne jedzonko, także jemy i lecimy dalej. I kolejna rzecz, czyli trochę adrenaliny w tym wszystkim, mamy lato, więc dużo atrakcji jest dostępnych, no i tym razem niech koza wybierze, czy będzie to lot szybowcem, czy lot paralotnią. Przyjacielu, zapraszamy. Tu masz. Nie mnie. Dobra, dobra. Lot szybowcem. Kochani, zdarzył się mały wypadek przy pracy i niestety koza trochę popuściła ze stresu pewnie i z tych nerwów. Wiecie, tak jest po prostu. Nowe dziecko w domu, trzeba o nie zadbać. Gęgarek pewnie też tak robi nieraz. Ekscytacja, ekscytacja. Nie ma dziury, mam nadzieję, w tym samolocie. Jest apteka do wkładania nogi tam, czy wsiadać. Już pani mówi. Na spadochronie pani skakała kiedyś? Tak, tutaj dokładnie też. Jestem podekscytowana bardzo i ciekawa tego lotu. Długo pan lata tym takim szybowcem? Ja szybowcem się szkoliłem w 80 lat. O kurczę, to długo już. To w ogóle jest niesamowite, czuję się, jakbym była po prostu zamknięta w jakiejś beczce. Ruszy, uciągnij. Porównywalny do wjeżdżania kolejką, rollercoasterem na jakąś górę. Nie umiem powiedzieć, nie jeździłem, boję się. Boże, jak blisko siebie. Wow. Tak, tyle lat już pan obsługuje szybowiec, to umie pan robić jakieś takie fajne rzeczy? Umiem, ale ten szybowiec jest niestety stary i na nim jest zakazane. Okej.
przeciążenia są takie ciekawe dość. Najmniej przyjemne, wiadomo, ale chyba muszą po prostu występować. No, a po pewnym czasie człowiek w ogóle nie reaguje na to. Najgorsze są ujemne przeciążenia, bo do tych człowiek jest nieprzyzwyczajony. Przy chodzeniu, to wszystko są dodatnie. Natomiast tutaj występują również ujemne. Ja później może zademonstruję. Czy to było to ujemne przeciążenie? Tak, wszystko do góry. Banan mi z buzi nie schodzi, bo to było bardzo fajne doświadczenie. To jeszcze spirale mogę zrobić. Spirale? To jest po prostu krążenie z bardzo dużym przechyleniem. Ciska w fotel wtedy. Fajnie, dziękuję bardzo. Wow! Okej. Okay. Się niestety zapomniałam. Mega fajnie, jakby cała procedura startu, która w ogóle emocje trochę porównywalne jak do rollercoastera. Tutaj trochę podpuściłam pana pilota, żeby pokazał mi trochę inne rzeczy ponadprogramowe. Bardzo przyjemny, chilloutowy locik. Trochę się dowiedziałam o tym wszystkim. Mega się jaram, polecam wam z tego sosa. Z przykrością oznajmiam wam, że kozy już wracają i że nie zostają wcale z nami na zawsze. Jak serio chcecie, żeby kozy zamieszkały w domu Gen Z, zostawcie subskrypcję i napiszcie w komentarzu, a my widzimy się za tydzień o 17:30.